Pozdrawiamy cię gruby. Gracias Fermín. Ese es mój amigo mio. Mój bardzo dobry przyjaciel z hotelu El Cano w Acapulco. Gracias Fermín. Pozdrawiamy cię gruby. Así es. Marku, witaj w Acapulco. W miejscu, gdzie wszyscy poeci, pieśniarze znajdują swoje ukojenie. Marku kochany, gruby ukochany, chciałem ci podziękować za to wszystko, co stało się w moim życiu dzięki tobie. Pamiętasz rok 89, kiedy występowaliśmy razem na festiwalu Oppa? Ja byłem jakimś takim podrzędnym autorzyną tekstów. Okazało się, że tam ciebie poznałem i pamiętam, że nasz koncert prowadził wtedy Piotrek Bukartyk i zawsze miałem nadzieję, że spotkamy się wszyscy. Może nie z Bukartykiem, bo on teraz jest rozchwytywany, ale spotkamy się tutaj w Meksyku i zorganizujemy jakiś piękny koncert. Nie ma czegoś takiego jak wielka żałość, wielki smutek. Wiem o tym dobrze, że spotkamy się tam wszyscy razem kiedyś i twoje urodziny będziemy czcić co roku. Nawet w Meksyku tak jest. Są takie miasta, gdzie właśnie po śmierci dopiero obchodzi się urodziny. Jest takie miasto San Juan Chamula, w którym to mieście spotykają się wszyscy na cmentarzu i obchodzą urodziny danej osoby. Zawsze chciałem was tutaj zaprosić. Chciałem, żebyśmy tutaj kiedyś zagrali razem z trowadorami, czyli z trubadurami meksykańskimi. No niestety nie doszło do tego, ale spotkamy się na pewno i będziemy grali tam w niebie wysoko. Marku drogi, dla ciebie i dla wszystkich przyjaciół, którzy tam się spotkają w Sandomierzu razem z tobą, chciałem przesłać najserdeczniejsze życzenia. Tutaj oczywiście inaczej życie płynie. W Meksyku inaczej się podchodzi do śmierci. Ta śmierć, skoro jest nieunikniona i spotka każdego z nas, wiemy dobrze tutaj, że należy z niej drwić, śmiać się i jest to część życia. Wszyscy Meksykanie o tym doskonale wiedzą. Przede wszystkim dla grubego i dla was serdeczne pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia tutaj.